Serdecznie Was dzisiaj witamy z Nowego Dworca w Cieszynie. Jacek Pożycki i Małgorzata Sztyler-Furmaniuk. Gosiu, Ty gdzieś jedziesz, że się umówiłaś tutaj ze mną? Tak, jadę i mam nadzieję, że Ty też pojedziesz, ale to są na razie tylko takie plany. W związku z powyższym mam do Ciebie pytanie. Czy Ty pamiętasz, jakie dzisiaj jest święto, jeżeli chodzi o święta nietypowe? Sprawdziłem, 1 lipca mamy Dzień Psa. W sumie święto obchodzone od 2007 roku, więc bardzo świeże. No i pamiętajmy, proszę Państwa, żeby jednak nasze psy miały powody do merdania i w trakcie wakacji nie zostawiajmy ich. Trzeba też pamiętać o wszystkich tych instytucjach, które pomagają tym psom bezdomnym, także polecamy się uwadze w tej kwestii. Przejdźmy do życzeń. W dniu 28 czerwca pani Izabela z Cieszyna obchodziła swoje 50. urodziny. Na 50. urodziny, które spędzasz w gronie rodziny, chcemy Ci życzyć samych radości. Szczęścia, zdrowia, dużo miłości, z lat młodości marzeń spełnienio, ani jednego dużego zmartwienia. Zwyczajnie Ci życzymy wszystkiego najlepszego, prosto ze szczerego serca naszego. Joanna, Damian i Józef. 30 czerwca, czyli wczoraj, swoje imieniny obchodziła Pani Lucyna Szczepańska z Heidelbergu. Z okazji imienin życzę Ci, aby jedynymi łzami, które pojawią się w Twoich oczach, były kryształowe łzy szczęścia. Aby radosnego uśmiechu na Twojej twarzy nie zakryły ciężkie chmury smutku. Aby płatki róż wyścielały drogę Twojego przeznaczenia. A szczęście, zdrowie i radość były przeznaczeniem Twoich dni. Tego wszystkiego życzy mama Urszula ze Skoczowa. W tym uroczystym dniu Twoich imienin szczere i serdeczne życzenia długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogodą ducha, pomyślnością i ludzką życzliwością oraz dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu. Pani Halinie Pink składa Jadzia z Cieszyna. A teraz życzenia dla pani Kingi Buse z Gruszwicy z okazji urodzin, która obchodzi właśnie dzisiaj, 1 lipca. Najlepszy wiek to 30 lat. Otworem stoi cały świat. Chcemy Ci górę prezentów podarować, za wszystkie wspólne chwile podziękować. Wśród różnych kolei życia nie doznaj nigdy złowrogiej burzy. Płyń wciąż pod żaglem nadziei, która otuchę daje w podróży. Przyjmij najserdeczniejsze życzenia. Dużo szczęścia, radości i wszelkiego powodzenia. Tego życzy rodzina Schedia. Z okazji imienin dla pani Haliny Karbowniczek z Cieszyna bukiet najwspanialszych życzeń, uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia życzą sąsiedzi. A teraz o uwagę poprosimy panią Halinę Borkowską z Cieszyna. Dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego oraz wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń i samych pogodnych dni życzy koleżanka Jadwiga, też z Cieszyna. A teraz życzenia dla Izy Mróz z Goleszowa. Życzymy Ci szczęścia tak wielkiego jak ogrom nieba. Słońca, które pomimo zła i okrucieństwa tego świata, dzień po dniu wstaje i obdarza nas ciepłem swoich promieni. Dużo wzlotów i szaleństw, dobrych, mądrych i oddanych przyjaciół. Cudownych uczuć, które zawsze trafiają w odpowiednie miejsca i do odpowiednich ludzi. Wytrwałości, by każdy dzień był lepszy od poprzedniego oraz aby nieosiągalne cele stały się zdobyczami codzienności. Tego życzą rodzice i rodzeństwo. Ja mam jeszcze taką drobną prywatę dla Haliny z Krakowa w związku z imieninami, które niedawno obchodziła. Dużo zdrowia, bardzo dużo czasu wolnego dla siebie, udanych wakacji, no i wspaniałych podróży. Tego wszystkiego życzy Jacek z Cieszyna. Żegnamy się już dzisiaj z Wami wakacyjną piosenką i zapraszamy oczywiście do przesyłania do nas życzeń. Pamiętajcie maila życzenia@ox.pl. Pamiętajcie, że jesteśmy wszędzie, ox.pl działa wszędzie, w każdym zakątku świata, więc gdziekolwiek będziecie, nadsyłajcie życzenia albo pozdrowienia, redakcja czeka.